Oczywiście, że skutki są takie jak we wrześniu. Po takiej prezentacji radny mi mówi, proszę pana, ale pan projektuje taki nowoczesny szpital, a zapotrzebowanie na wodę wzrosło 10-krotnie. Mówi, i dobrze, wreszcie się zaczną kąpać. No bo to w sumie do tego sprowadza. To jest szpital, to nie jest lazaret na polu walki, gdzie się operuje ludzi na korytarzu czy na desce w lesie. Przecież ja zaszedłem tutaj do tych sal operacyjnych i je zobaczyłem, to jak Boga kocham, macie sanepid wyjątkowo tolerancyjny, bo ja bym to dawno zamknął. Proszę pana, te wszystkie kafelki i te wszystkie fugi pomiędzy kafelkami, to powinna być osoba, która by nic innego nie robiła, tylko ze szczoteczką do zębów i ostrym środkiem dezynfekcyjnym centymetr po centymetrze dezynfekowała te spoiny, bo tam w nich jest wszystko. Wszystko. Człowiek nawet sobie trudno wyobrazić, co tam jest. Potem. Proszę pana, te okna. No przecież to trzeba, że tak się źle czuć, żeby do sali operacyjnej zrobić okna. One są nie do zdezynfekowania. I teraz, proszę pana, my zrobimy remont tego budynku, my zrobimy klimatyzację z filtrami zerowymi, no w ogóle jak trzeba, a przyjdzie ktoś i otworzy okno. No po co my te żadne jedynie, no wykluczone. A poza tym okno jest nie do zdezynfekowania. Jak ja bym nasz obór postawił przy takim oknie i kazał je zdezynfekować, to by nam to zajęło chyba cały dzień. Wszystkie styki, przymyki, zawiasy, klamki. Nie do opanowania, nie do zrobienia, a jest. Wobec tego ten szpital, który stoi, to oczywiście można wymalować, można powymieniać odpadające klamki i powiedzieć, będziemy dalej leczyli ludzi w warunkach, jakie mamy, no bo takie mamy. I jako przykład mówię, że na froncie leczono ludzi w kałuży błota, robiono komuś, celowano kogoś, bo był granat rozpuszczony. No więc, no tylko już XXI wiek.